Szczęść Boże wszystkim, witam Was Mateczek na kursie programowania. Tym razem chciałbym zmienić temat. Kończę na chwilkę obecną skutę i zaczniemy programowaniem sterowników PLC Simatica. No to na początek prosty program sekwencyjny, czyli jak pisać sekwencje. Zaczynamy. Utwórzmy nowy projekt. Projekt został utworzony, następnie musimy dodać sterownik, czyli jakąś tam stację S7300. Ponieważ projekt odpalimy na symulatorze, nie będziemy się zbytnio bawić w konfigurację hardware'u. Dodamy nowy obiekt po prostu, insert new object, Simatic S7 rack i dodamy jakąś jednostkę CPU. Przepraszam. Insert new object. U315. No, jakąś tam. OK. Save compile. Został wygenerowany pusty projekt i pojawił się blok. Tu, gdzie możemy pisać program. OB1 jest to podstawowy blok Simatica. On jest wykonywany cyklicznie. Czyli co ten, po skończeniu, kolejny raz zostaje wykonywany, tak zwana pętla w OB1. My, ponieważ ten, musimy dołożyć kolejny blok, do którym będziemy bawić, testować, czyli blok funkcyjny, funkcję dokładnie, czyli insert new object, function, samą funkcję na razie, FC1, OK. Teraz, ponieważ sterownik wywołuje tylko i wyłącznie blok OB1 z automatu, więc należy go edytować. I tutaj może ten view, możemy zmienić język programowania na STL i dopisać CalFC1. W tym wypadku, save, w tym wypadku OB1 będzie po prostu wykonywał tylko jedną funkcję sterowniku, a właściwy program napiszemy w funkcji FC1. Czyli z powrotem przechodzimy ten i zaczynamy programować FC1. Przepraszam. Zaczniemy od napisania sekwencji, czyli prostym i jedynym, takim najprostszym przykładem, który jawnie przedstawi nam, czym jest sekwencja, to będzie załącz-wyłącz jednym przyciskiem. Oczywiście, że można to zrobić na wiele sposobów prostszych, ale ja bym chciał na początek przedstawić sekwencję. Czyli zaczynamy. Niech nasz przyciskiem będzie I00. I0. 0, czyli pierwsze wejście sterownika PLC. M01, M00. Merker. Merkery są to wewnętrzne komórki pamięci, które możemy wykorzystywać do naszych celów. Czyli po wciśnięciu przycisku EI00. Oj, przepraszam. Po wciśnięciu przycisku I00 będzie aktywny marker. Następnie musimy go podtrzymać, czyli boom, boom, M00. Możemy oczywiście tutaj edit symbols oznaczyć to, jako dać temu jakiś symbol lub i komentarz. Czyli na przykład niech będzie symbol S1, step pierwszy. Ponieważ to ma być sekwencja jakaś, czyli step pierwszy. OK. Automatycznie nam się tak oto wyświetli. Przechodzimy do następnego networku. Dodaj network. I teraz tak. Jeżeli mamy step pierwszy. Jeżeli mamy step pierwszy, czyli wciśnęliśmy przycisk, następnie ten przycisk puszczamy. I nie ma I00. Ustaw step drugi. M01. Kolejna komórka pamięci. Sterownika S7. Teraz, jeżeli ten, musimy podtrzymać, ale podtrzymamy tylko ten stan. Bam, bam, M01, Ctrl C, Ctrl V.
Czyli jeżeli mamy aktywny step pierwszy i puścimy przycisk, wówczas aktywuje się M01, oczywiście to będzie step 2. Insert symbol, przepraszam. Edit symbols i S2. OK. Apple. Czyli step pierwszy aktywny, puszczamy przycisk, step drugi. Jedziemy dalej, dodajemy następny network. Będzie on, czyli w tym samym tym. Klasyczny, mamy step drugi, mamy wciśnięty przycisk, ustawiamy step trzeci i podtrzymujemy stepem trzecim. Tak. Czyli tu tak, mamy step drugi, czyli M02. Wciśniemy przycisk ponownie i 00. Ustawiamy step trzeci, M01, przepraszam. Czyli step drugi to jest M01. O. Ustawiamy step trzeci, M02. M02. I podtrzymujemy tym samym sygnałem Edit Symbols S3. S3. No i teraz mamy, jak już ten mamy, po kolejny cykl, czyli ponowne wciśnięcie przycisku. I oczywiście ostatni cykl, ostatni network czwarty. Ostatni network czwarty będzie to po prostu reset całego cyklu. Czyli M02. I nie ma przycisku. I 00. M03 będzie to po prostu reset. Edit symbols. Reset. Teraz oczywiście co ważne, że ten, że reset ma nam po prostu skasować cały cykl. Co za tym idzie, jeżeli nam zlikwiduje się step pierwszy, automatycznie step drugi, po prostu cały cykl się zlikwiduje. Zobaczmy, jak to działa. OK, postaramy się zmieścić cały cykl w jednym tym. Zapisz. Oczywiście nie mam tutaj dostępnego aktualnie sterownika, ale odpalimy symulator sterownika PLC. OK. Symulator sterownika PLC. OK. No i możemy wgrać program do symulatora, czyli przejdźmy. PLC download. OK. Przejdźmy do naszego sterownika, przejdźmy ten nasz symulator w run. OK, sterownik zaczyna pracować. Skoro sterownik zaczął pracować, właściwie symulator, nie sterownik, możemy spróbować monitorować nasz sygnał. O. I oto co mamy, czyli mamy monitoring naszego programu. Sprawdźmy, jak on działa. Ponieważ sterujemy I01, to będzie wyjście bitowe symulatora, więc tak, wciskam przycisk. Widzicie, zaaplikował się pierwszy cykl. Zaaplikował się pierwszy cykl, nie? Załączył. Teraz pierwszy cykl jest aktywny, czeka na puszczenie przycisku. Puszczam przycisk. Widzicie Państwo, zaaplikował się drugi cykl. Na kolejne włączenie przycisku. Trzeci i czwarty. Reset. Tego oczywiście już nie było widać, ponieważ to już jest szybki reset, nie? Oczywiście nam teraz ktoś powie, jak to zrobić z tego włącz-wyłącz. A żeby zrobić z tego włącz-wyłącz,
wyjdę na chwilkę z monitoringu, potrzebny jest jeszcze jeden network. Dodaj network i to jest tak zwany network wyjściowy, czyli mamy aktywować po wciśnięciu pierwszego przycisku, czyli M00. O, to będzie M00. I ma, po wciśnięciu drugi raz przycisku ma to nam zniknąć. Czyli M02. I nie ma M02. I teraz wyjście Q00. I to jest nasze wyjście, czyli to będzie nasza lampka czy cokolwiek. Zapisz. Wgraj do PLC-ka. Przepraszam, dlaczego? A, żeby wgrać, musi być w RAN P. Jeszcze raz. Wgraj do PLC-ka. OK, wgrał się. I no, sprawdźmy teraz, jak to działa. Monitoring. Włącz. I drugi raz wciskamy przycisk, wyłącz. Widzicie, zaakceptował się start cyklu, puszczamy przycisk. Jest już wyłączony. Włącz. Puszczamy przycisk. Wyłącz. Puszczamy przycisk. Czyli mamy program włącz, wyłącz jednym przyciskiem. Dziękuję wszystkim za uwagę. Szczęść Boże. Do usłyszenia. Cześć.